Stężenie. Ja bym wziął sobie tutaj rudę, bo z tego co pamiętam, tutaj akurat na tej mapie bardzo ciężko o rudę. I tak. Tak jak się obawiano, zwiadowcy byli jedynie forpocztą większej armii demonów, która prowadzona jest przez Lorda Demonów. Ciekawe czemu. Wojska te plądrują Imperium, pozostawiając po sobie zgliszcza. Nadszedł czas pierwszej wielkiej próby dla Izabeli. Musi ona pokonać armię wroga w walce i zabezpieczyć teren wokół miasta Ashwood. Aby odnieść sukces, Izabela będzie musiała wykorzystać wszystkie talenty, które do tej pory zdobyła. Zwiadowcy odkryli patrole demonów w pobliżu. Mam nadzieję, że nasze oddziały są gotowe. Wkrótce staną twarzą w twarz z wrogiem. Okej. Zbudujmy sobie teraz, może nie wiem, później. I kupmy od razu. Tylko musimy bohaterem wyjść do zamku. Kupmy sobie od razu wszystkie te machiny. No, nie starczyło mi. Na nie. Dobra, zgódź się na tych chłopów. Tutaj pójdziemy jeszcze sobie po zbrojnych. Bierzmy sobie. Oj, nie wziąłem. Kolejnych chłopów sobie weźmy. Okej, tutaj musimy sobie tych chłopków wybudować, bo nas na nic innego nie stać. Tak, teraz tych chłopów sobie weźmiemy i z tego co pamiętam, ten tartak był, więc teraz się po niego wrócimy, tylko weźmiemy sobie tego impa. Pierwsze oznaki demonów naszej kampanii. Tutaj możemy sobie wybudować to. To nas zwiększa przychód złota. Będzie. Mamy chłopów. Zbudź się. Dobra, tutaj bym wziął łuczników. Ja uwielbiam grać łucznikami w tej grze. Pod warunkiem, że przeciwnik nie ma łuczników. Ja mamy stajenie, które zwiększa nam ilość punktów ruchu. Jeszcze łuczników, naprawdę. Weźmy się tak skitrajmy bardziej może w rogu. Okej. Wykończmy ten impet na dole na początku. Później się zajmiemy tymi na górze. Dobra. No i zamiast trzech łuczników straciliśmy jednego chłopa. To według mnie jest na plus. Dobra, tu mamy 12 łuczników. Ja mam kolejną jednostkę z zamku demonów. Tutaj bym wziął targowisko w sumie, by się przydało. Bo myślę, że tutaj chyba kopalni rudy nie ma, przez co będziemy musieli sobie targować. Weźmy sobie tak. Ciebie weźmy. No nie pasują mi trochę te straty. Teraz zrobię tak samo jak wcześniej. Aha, została, no super. Ja bym sobie rozdzielił tych chłopów. Teraz chyba z shiftem jest kontrolę na dwie. Bym sobie po prostu zrobił taki kociołek wokół tych czynników, żeby ich zbytnio też nie tracić. Tak, tutaj sobie tych strzelców wyborowych zróbmy. No i według mnie teraz już jesteśmy na lepszym poziomie na pewno. Część mapy sobie odkryliśmy. Sobie tych zombiaczków pociśnijmy. Bo to ja bym wziął domostwo wieśniaka. Dobra, idźmy na tych zombiaczków, super. Eks, oczywiście. Wampirzych lordów mu się pokona. Tutaj możemy wybudować co? Farmy. No to nie będą te farmy. Dobra, to jest za dużo. W ten sposób może. O, i ci też mają wysoki zakres ruchu, już rozumiem. No i ci też teleportują. Skąd były te cztery? No nie będzie. Dobra, pięciu. Już lepiej.
Zgadzam się, że jeszcze sprawę zrobili. Dobra. Ja się leczę przy zadawaniu obrażeń. Dobra, być tak we. Być tego za po prostu pozycji. Do tego stać. Dobra. Odwaliło na górę. Dobra, z takimi stratami będziemy musieli niestety żyć chyba. Chłopków to można. Dobra, i co ja teraz potrzebuję? Wezmę tego mistrza łaski w sumie. Eks, oczywiście. I tutaj może stajnie. Będziemy mieli więcej ruchu w tygodniu. Kurczę. No już praktycznie wyrobiliśmy tych chłopków. No i tutaj wykończmy sobie to karczmo. Okej, 17 chłopków, żadna strata. O, artefakt, super. A mamy artefakty z poprzedniej? Nie, nie mamy. Drewno golem, chyba to. To nam daje więcej golda. Dobra, pójdźmy na tych zbrojnych i zobaczmy, może się będą chcieli się przyłączyć. Niech pogardziłem zbrojnymi. No oczywiście, że tak. No i bardzo fajnie. Z ich strony. Zobaczmy, co jest. Fliszów. Jezu, jak nie lubię tych fliszów, bo oni mają chyba... No właśnie. 18 i 6, no i tak lepiej tego nie zrobię. Okej, exp. Co w tym przypadku? No może kontratak albo eksperckie szkolenie. No to może niech będzie to. Tutaj mamy 5 rudy. Co nam da możliwość wybudowania w zamku. Ja bym wziął jednak ratusz, ja patrząc nawet na tą rudę. Okej, poszedłem teraz w tym kierunku. Co mamy budować w zamku? Bez ćwiczeń, tak? No nie wiem. Nie podoba mi się jakoś to. Skipnąłbym chyba. Okej. Jeszcze coś chcę. Codziennie na jednostkę z kryształu. No może. To jest taka bardziej inwestycja. Zakładając, że będę miał. To jest kryształ. Nie, to jest kryształ. Na 4, czyli codziennie, żeby to mi się zwróciło, to potrzebuję 20 dni. No, myślę, że się zwróci. No to bym wziął jednak. Okej. Sobie bym wziął tych chłopków. Teraz dopiero przeatakował. Okej. Ja mam też uczników. Dobra, mogę zbudować coś. Ja bym wziął tą stajnię. Okej, lecimy dalej. Prawda? A oni chyba mają strasznie daleki zasięg ruchu. Tak. Dobra, schowajmy sobie ich. Tak. Łaska może będzie lepsza. Dobra. Nie ma, nadal średnio. Błagam, żeby ci pop... Tak, mają. Ja zrobię tak. Dobra, to przecież tylko szybko, tylko... Chcieliśmy. Mamy tych lepszych. Okej. Okay. Teraz kupimy tych. No i pójdziemy teraz do zamku. Do jednostki. O, chwilę jednak nas nie było. Okej. Okay. Ulepszyłbym sobie ciebie, ciebie i ciebie. Ciebie rozdzielił jeszcze podziel. Ciebie bym brał
Wolał jednak raczej w jednym. A mogę kupić? Mogę kupić. Dobra, ciebie. No i tyle by było z moich zakupów. Bohaterów niby też mogę kupować, ale no. Pograjmy sobie Izabelką na razie tylko. Dobra, tutaj to coś będzie trzeba odwiedzić. Zgłoś się na tych uczniów. Dobra, walczymy. Dobra, jestem w stanie zaakceptować takie straty. Exp. No i tutaj minerały. Teraz po ciebie bym poszedł. Okej. Tutaj łucznicy. Ja bym ich jednak zostawił. No i teraz level up. No to ja bym wziął chyba lepsze magię światła na razie. O, nie mam tych wrogów, spoko. Dobra, potem kryszta chciałem, żebyś poszła. Expo sobie weź. Ja tych impów weź też. 10 bez żadnych strat, fajnie. Zgódź się na tych chłopków. Na tych też się zgódź, teraz zawalczmy z tym, żeby sobie te klejnoty zebrać. Możemy wydawać w sam, co możemy, ciebie. No to wezmę. I teraz będzie nam dawał 4000 sztuk złota dziennie. No jakby nie patrzeć, strasznie się to opłaca. Pójdźmy teraz sobie do tego wiatraka. Weźmy tych uczników, zostawmy ich. Jak mam do wyboru walczyć albo zostawić uczników, to jednak wolę ich zostawić. Skuć się na tych chłopów. Tartak weź. Tutaj są ruda, 4 sztuki. No wybudowałbym to mimo wszystko i teraz będziemy mieli paladynów do wyboru. U nas trochę nie jesteś na nich. Anioł stróż? Nie. A co mam jeszcze do wyboru? Obrona. O, to ja bym wziął obronę. Co jest zrealizowane? Okej. Okay. Super. Podoba mi się to. Dobra, ścigaj zbrojny. To jest artefakt. Nie mamy jeszcze wieża Marletto. Lepszonych duchów, no spoko, dużych strat mi nie zrobili. Weźmy sobie tych zbrojnych, weźmy sobie to drewno, sobie pójdźmy w tamtą stronę. Zobaczmy, co tam jest. Nic nie mogę zbudować, ale ja bym przehandlował trochę. Na przykład w ten sposób. Za 10. W tym trochę też za 10. I co mogę zbudować? Wszystko. Ja wziął sobie koszary. 12 tysięcy sztuk złota. Mogę kupić tych. A, wszystkich już mogę sobie kupić. Ci chłopi dadzą mi 110. A, bo ja mam tutaj. Szkoda, że ci ulepszeni nie mają tego modyfikatora. Bo każda jednostka też ma swoje specjalne umiejętności, a chłopi akurat mają to, że tak pańszczyzna się chyba to nazywa. I za każdego dnia jakby mają jedną jednostkę złota dostarczają. Okej. Okay. Teraz sobie tych tancerzy ostrzy. A ścigaj. Fajnie. Tutaj jest kolejna runda. Weź te gryfu, bo pewnie się przyłączą. Co mogę tu zbudować? Dobra, mogę wbić te mury. O, mury w zamku też nam zwiększają ilość jednostek, które się pojawiają u nas co tydzień. O Boże, dobra, weź tych połącz i weź tych gryfów do nas. Weź tych arcyliszy. No dobra. Co by teraz wziąć? Utrzymanie pozycji mi pokazuje. Okej. Okay. To jest kolejna runda. O, to weźmy ten plac ćwiczeń, już zróbmy. Dla zasady, tam widzę kolejną rundę. No to już brałem? Nie brałem. No, ale to już wziąłem. Mam ulepszonych rycerzy. Teraz bym się przeszedł do zamku, żeby też jednostki zebrać. Zrób tak, tak.
Okej, okay. To jest odwiedzone. Dobra, i przejdźmy się teraz do zamku może. Niestety teraz wszystkie nasze jakby budowle wymagają tego, żebyśmy rudę posiadali. Okej. Okay. Co mogę ulepszyć? Ciebie, ciebie i ciebie. Okej, okay, fajnie. Ja mam tutaj 50. Ja jeszcze czegoś nie zebrałem. A, chłopków. Teraz zbiorę. Ja bym sobie wziął, kupił bohatera w sumie do zbierania tego. Zaczynkami oczywiście. A, i nie kupiłem, dobra. Teraz wystarczy do bohaterki. Weźmy wszystkich. Gdzie ona jest tutaj? I weźmy teraz, dajmy jej jeszcze dodatkowo tych. Popus sobie zostawmy. Tych możemy połączyć. I łączników w ten sposób. Dobra, i teraz chodźmy w ten bohaterek. I w sumie bym sobie tych łączników podzielił na dwa. Podziel. Dobra. No i co? No i chodźmy tymi bohaterami, jak mamy dostępnych. Zbierz tych chłopów, też sobie zbierz. Oj, tu drewno jeszcze przegapiłem. 110 chłopów. Nie? Ciebie trzeba jeszcze ruszyć. Okej, ale już zebraliśmy sobie budynek po prostu. Tydzień kruka się zaczął. 132 chłopów. A tutaj ilu? Teraz się dowiemy. Ścigaj. Dobra, jeden gryf. Weźmy sobie doświadczenie, rudę. I przez co możemy budować w zamku. Dobra, będzie. Tutaj 132 też. Okej. Okay. Tutaj łuczniku sobie też weźmy. Super. Tutaj chłopów. Ściga ich. Okej. Okay. To jest doświadczenie. Tutaj jest 1000 doświadczenia. Są wajmioty. Wszystkie zombie. Co następna tura? Okej. Okay. X-Peak. Tutaj są gryfy. Ciekawe, oczywiście, że się przyłączą. Ściga ich. Super. Spójrz się. Tutaj weź tych łuczników. I kolejni chłopi. I jaką ty masz? No, tu już masz całkiem zasną armię, jakby nie patrzeć. O, artefakt był w tej skrzynce. Naprawdę 6? Jak to wygląda? Ok. Dobra, poczekajmy jeszcze. Weź wrzuć łaskę. Nie, to nie dało. Okej. No i co? No i można bez strat. Można. Trzeba chcieć. Okej. Okay. Ale stróż mi niepotrzebny. Weźmy lepszy atak. No i maksymalny poziom. Dobra, ciebie pokonamy, myślę. Okej. Okay. Tutaj już chyba nic nie mamy. Ale tutaj jest jeszcze. Ale dwóch gryfów tylko. Kopalnia złota za to. Mi się wydaje, że opłacalny biznes. Chciałem przehandlował trochę tego drewna na to. Czego jeszcze mogę? No i ciebie tak. Dwie sztuki mogę coś wybudować? Mogę, wieżę gryfów. Proszę bardzo. Chodź się na tych chłopów. A bym poszedł zobaczyć, co tam jest. Dobra. Weź tych gryfów, zgłoś się na nich. Dobra, ja też oparkę miał chyba. Myślałem, że stówka już będzie tych gryfów. Tutaj już byłem, byłem. Dobra, przejdę. Chociaż i tak nie muszę już tym zabalą chodzić.
weź w ten sposób, weź pozbieraj te surowce. Okej. Okay. I pójdź tam może. Dobra. Dobra, odwieźmy ciebie jeszcze raz. Pójdźmy tutaj. O, zostaw. I tak mamy maksymalny poziom. Dobra. No i w sumie tak naprawdę bym pozbierał to. Bo zawsze tak jest złoto, nie? Pójdź się na tych kawalerzystów. Tam mogę jeszcze pójść. Iść tutaj dalej mogę? W tych okolicach? No nie. Dobra, to chodź tutaj sobie, zbierzesz to doświadczenie. Weź to złoto. Okej. Okay. Tutaj mam coś jeszcze? Czy już tu wszystko zwiedziłem? Chyba wszystko. Tutaj mogę jeszcze pójść. Tutaj też bym też trochę przyhantował sobie, na przykład tymi kryształami. Ale nie na złoto, tylko na to. Proszę bardzo. No i fajne. Gryfy już są ulepszone. Okej. Okay. No dobrze, że pamiętałem, że tej kopalni rudy nie ma na tej mapie. A, zostaw ich. Okej, okay, ty pójdź. Ty pójdziesz do zamku po jednostki i dostarczysz dla Izabeli. Żeby nie musiał się już wracać. Biorę tylko te rzeczy. Tutaj mogę jeszcze pójść. Chodź, dowodzenia. Pójdź do tego do zamku. Sam już nawet kupił tą rudę za złoto. 24. No i mamy ulepszony zamek. Na maksymalny poziom w tym momencie. Okej. Okay. Zobaczmy jeszcze co tam się kryje. Pytanie, ile mamy jednostek do kupienia? No całkiem sporo. No i kolejny tydzień się zaczął, co oznacza jeszcze więcej jednostek. No ale cóż, stać nas myślę, że będzie. Dokładnie tak. Okej, okay. Uleczmy sobie coś tutaj, wszystkie jednostki. No i nie starczyło nam. Sprzedajmy sobie trochę drewna. Teraz starczy? No, nie starczy. Jakie stały? Teraz? Nadal nie. Drogo. Dobra, w ten sposób. Dobra, wystarczyło. Weźmy sobie wszystkich te jednostki. Pójdźmy, dajmy dla Izabeli. Złoto. W sumie mogę zabrać czy złoto zamiast sprzedawać surowce. Coś trochę już za późno. Dobra, to po prostu myślę, że włączmy to w jeden, weźmy oba gryfy. I tak, co jednego. Dobra, wyjdzie do zamku. Ty już nie jesteś potrzebny w tym momencie. Teraz Izabela pójdzie i skończy misję. Tak, zrobiliśmy wszystkie zadania. No, czyś teraz z drogi zwiadowców jeszcze się został. To iść do miasta. Dobra, siedź sobie w tym mieście. A ty pójdź do końca już. Prawda? Stój. Też stój. Dobra, zaczekaj.
prostu. Czekaj. Coś tego. Cześć. Chodź tam. Dobra, koniec. No i dało się, bo stres dało. To trzeba było chcieć. Mała misja skończona. To był tylko oddział zwiadowczy. Nieważne, po tym zwycięstwie nasze oddziały nabrały pewności siebie. Gryfy na wieki! Nowy cel? Pokonaj wrogą armię, okej. Dawaj ich. Myślę, że dałoby się to lepiej zrobić. Niemniej patrząc, duża to armia wroga. Dobra, poczekaj. Uda się pójść w ten sposób. Dobra. Ja bym wziął spodnie, no super. Tak, to już stracimy pokonny. Dobra, w ten sposób. No i super. Jakieś łaski użyj. Czekaj. Dobra. Dobra, to też nie poprawi. Czekaj. Prawda? Czekaj. Okej. Okay. Ale to jest naszego. Dobra, weź użyj łaski. Czekaj, ty wejdź. Dobra, no. Jeszcze nie będę strzelać. No i dokończysz. No i super, udało się. Mniejsze straty. Czemu armia demonów znalazła się tutaj, tak daleko od linii frontu? Czegóż oni mogą chcieć? Królowo, list od króla Alarona wysyła 2 legiony tancerzy ostrza pod komendą Findana. Findana? Widziałam go na dworze. Jest emisariuszem, a nie wojownikiem. Ale to lepsze niż nic. Dobra robota, Beatrice. Imperium składa ci podziękowania. Żyję, by służyć, moja królowo. Ser Tomasie, wyruszamy o brzasku. Elfy przysyłają nam posiłki. Hurra! Gryfy na wieki!